Czy Honeywell PTM7950 jest rzeczywiście taki dobry? Jak dużej degradacji uległ w przeciągu 5 miesięcy, w czasie których laptop był ustawiony na kopanie Ethereum 24 godziny na dobę? Zobaczcie sami. Jeśli nie widzieliście filmu, o którym mowa, zachęcam do zapoznania się z nim. Link pojawi się w prawym górnym rogu oraz w opisie. Jako że kanał nie jest sponsorowany, zachęcam do zostawienia suba i zaczynamy! Jak pamiętacie, jakiś czas temu zaprezentowałem Wam film z wymiany pasty w laptopie Gigabyte G5 na sprowadzany materiał termotransferujący ciepło PTM7950 i wyniki były rewelacyjne, ale widzieliśmy już nawet lepsze wyniki na paście Thermal Grizzly. Dlatego najważniejsze pytanie, jakie pozostało, to czy Honeywell, tak samo jak Grizzly, z czasem ulegnie degradacji i straci swoje właściwości? Zacznijmy od testu spoczynku. I jak widzicie, temperatury praktycznie się nie zmieniły. Mamy tu identyczne wyniki na CPU, 1 stopień więcej na GPU, więc oscylują one w okolicach błędu pomiarowego. I tutaj muszę być z Wami całkowicie uczciwy i przyznać Wam się, że nie jestem w stanie odtworzyć idealnie takiej samej temperatury pomieszczenia kilka miesięcy temu. I temperatura może wahać się w przedziale plus minus 1 stopnia. Przejdźmy teraz do testu pokazującego, jak szybko rośnie temperatura po uruchomieniu Furmarka. I tutaj osiągnięcie temperatury 82 stopni zajmuje około 7 minut, co jest naprawdę rewelacyjnym wynikiem. Możliwe też, że znaczenie ma tutaj ulężenie się czynnika przez ostatnie miesiące. Teraz czas na wyniki w Cinebenchu. I mamy tutaj wyniki porównywalne z tymi najlepszymi uzyskanymi zaraz po wymianie pasty, a temperatury w czasie jego wykonywania były także nieco niższe. Podobnie wyglądała sytuacja w programie 3D Mark. Test dał wynik zbliżony do tych sprzed kilku miesięcy. Dokładna analiza wykresu pokazała, że temperatury są w podobnym zakresie i nie dochodzi do nadmiernego zbijania taktowań. Różnica w temperaturach wyniosła około 1 stopnia. Na koniec test Cyberpunku. I tutaj przez cały czas jego trwania, nawet gdy był wykonywany kilkukrotnie przy wentylatorach ustawionych na 100%, nie dochodziło do spadków TGP karty graficznej. Jak widzicie, Honeywell sprawdził się i to mimo faktu, że układ chłodzenia był narażony na bardzo wysokie temperatury, przekraczające normalne użytkowanie. Dajcie znać w komentarzach, czy w Waszym laptopie doszło do degradacji fabrycznej pasty. Jeśli materiał Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i zostawcie suba. Do zobaczenia!